Cześć moi drodzy, witam was na Widzautesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na rozpakowanie słuchawek dla graczy. Headset z mikrofonem firmy TT Esports by Thermaltake. Są to słuchawki Shock, z tym, że to jest wersja Marina Blue, czyli po prostu w kolorze niebieskim. Słuchawki takie są naprawdę niedrogie. Z tego co się orientuję, nawet najtańsze w ofercie Thermaltake'a kosztują jakieś $50, czyli w przeliczeniu niecałe 150 zł. Czyli jak na słuchawki dla graczy z mikrofonem, cena naprawdę atrakcyjna. Pomimo tylko, iż firma TT Esports dla graczy robi sprzęt najwyższej jakości, a więc należy się spodziewać naprawdę dobrego wykonania i fajnego dźwięku. No ale cóż, obejrzyjmy sobie na początek opakowanie, zobaczymy co producent nam przekazuje z pudełeczka. Oczywiście bardzo dobry dźwięk, dobre basy, zwijana konstrukcja słuchawek, czyli że można je tak sobie złożyć, regulacja głośności na kablu, na takim pilocie, mikrofon z funkcją redukcji szumów oraz pozłacane wtyki mini jack. Widzimy też same słuchaweczki, ale za chwilkę będziemy je już lepiej widzieć. O, tu jeszcze mamy po boku coś ciekawego. Informacje. Przetworniki 40 mm, zakres przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, taki standard. Impedancja 32 ohmy, czułość słuchawek 114 dB oraz pozostałe informacje, w tym długość kabla 3 m oraz 2 mini jacki. Co do mikrofonu, dwukierunkowy, także parametry, zakres częstotliwości, czułość. Firma także tutaj chwali się takim wykresem, iż jakość basów odtwarzanych przez te słuchawki jest naprawdę dobra i konkurencję zostawia daleko w tyle. To już sobie sprawdzimy podczas testów w grach i podczas słuchania muzyki. A z tyłu mamy jeszcze taki graficzny opis, rysunek poszczególnych części elementów zestawu. Dłuższe opisy mamy tutaj. Natomiast mamy też obrazek, jak te słuchawki się zwijają. Informacje o mikrofonie wysokiej jakości. Test mikrofonu oczywiście będzie w pełnej recenzji jak najbardziej. No i też regulacja kontroli, czyli cały ten pilocik na kablu. No dobrze, podstawowe informacje z pudełka już sobie przyswoiliśmy, a teraz pora zobaczyć te ciekawe, niedrogie słuchawki. Tutaj moi drodzy, oczywiście mamy tutaj jeszcze, jak w przypadku Thermaltake'a, troszeczkę gadżetów. No, nie mogło oczywiście zabraknąć torby do transportowania, przenoszenia słuchawek. Bardzo fajna torba z logo Smoka, logo TT Esports, z takim ściągaczem. Proszę bardzo. Takie gadżety, ale naprawdę cieszą. No i co mamy jeszcze? Tutaj pewnie będą instrukcje. Informacje gwarancyjne oraz instrukcja. Widzimy też podstawowe szoki w kolorze czarnym oraz taką ładną wersję czarno-białą. Niestety polskiego języka w instrukcji się nie doczekamy, ale rzucimy okiem na angielski. No więc zobaczcie, mamy tylko takie bardzo podstawowe rzeczy, czyli opis poszczególnych elementów słuchawek plus podłączenie do komputera, no i takie też podstawowe cechy. Ale to już wszystko wiemy z pudełka. No dobrze moi drodzy, mam już w rękach same słuchawki. Powiem wam, że są dość lekkie, ale sprawiają wrażenie naprawdę dobrze wykonane. Zobaczcie, faktycznie zwijają się bez problemu. Tutaj jeszcze w tym momencie przeszkadza troszkę folia, która jest tutaj w celu zabezpieczenia metalowych elementów, ale ją sobie zdejmiemy później. Przyjrzyjmy się szybko konstrukcji słuchawek. Może zacznijmy jeszcze od kabla. Jedna niespodzianka, co to TT Esports, pierwszy produkt, który widzę od nich, który nie posiada oplotu na kablu takiego nylonowego. Jest to po prostu zwykła izolacja. Natomiast kabel jest długi, 3-metrowy, mamy też organizer do spięcia nadmiaru kabla, czyli rzecz, taki detal, z której słynie TT Esports. Mamy też dwa pozłacane mini jacki do mikrofonu i do słuchawek. Na kabelku jest pilot, bardzo ładny, niebieski, włącznik, wyłącznik mikrofonu i takie malutkie pokrętełko regulacji głośności. Natomiast to do samych słuchawek, zobaczcie. U góry mamy bardzo fajne logo TT Esports. Błyszczący niebieski plastik, ale wygląda bardzo ładnie. Tutaj mamy troszeczkę matowego plastiku i te elementy, które pokazywałem już z metalu. Jeśli chodzi o regulację, to mamy ją tutaj. Prowadnica jest stalowa i robi wrażenie bardzo solidnej. Regulacja jest dość lekka i bezproblemowa. Natomiast jak maksymalnie sobie rozciągniemy, to robią się dość duże. Tak więc nie będzie problemu z dopasowaniem do użytkownika. Jeśli chodzi o pałąk, to wyściółka jest dość fajna. Nie jest aż taka gruba jak w niektórych słuchawkach, natomiast
myślę, że w zupełności wystarczy. Jeśli chodzi o miękkość, to jest taka pośrednia, ni to twarda, ni to miękka. Nauszniki, jak widzicie, mają taki kształt dopasowany do ucha, w środku są niebieskie, są także dość duże i pokryte są materiałem. A wypełnienie jest dość grube i w miarę miękkie, tak więc powinien być duży komfort noszenia tych słuchawek. Po bokach logo TT, obudowa nauszników z takimi dziurkami, bardzo ładnie to wygląda i jeszcze więcej niebieskiego plastiku. Tutaj mamy też troszeczkę czarnego plastiku, a jest go na szczęście mało, więc nie powinno to łapać odcisków palców. I zobaczmy jeszcze sobie na koniec sam mikrofon. Otwiera się go bardzo, bardzo leciutko. Jest to prawda odczepiany, ale można go fajnie tak sobie złożyć, dlatego nie będzie przeszkadzał. No i mikrofon, jak widzicie, jest na elastycznym przegubie, dlatego zapewne dość dobrze będzie można go sobie dogiąć do ust. I właśnie to, o czym czytaliśmy, czyli mikrofon dwukierunkowy ma z tej strony wlot i z tej strony. No i moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy rzut oka na słuchawki TT eSport Shock. Słuchawki dość tanie, słuchawki dość dobrze wykonane. Na ostatecznej ocenie zaważy to, jak będą grały, jakie będą z siebie wydobywać dźwięki. No cóż, pierwsze wrażenia są bardzo fajne. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu i zapraszam też do pełnej recenzji za jakiś czas. Pozdrawiam Was, cześć!